Witamy w kolejnym odcinku na gorąco, tym razem po spotkaniu z Lechią Gdańsk. Niestety, Krystian, trzecia porażka w trzecim sparingu w okresie przygotowawczym. No tak, ale był to chyba najlepszy mecz jak na razie do tej pory w okresie przygotowawczym. Myślę, że idzie to do przodu, można powiedzieć, i było dzisiaj widać zdecydowanie lepszą grę, szczególnie w pierwszej połowie. Pomimo, że straciliśmy dwa gole też w pierwszej połowie, ale też tego gola jedynego strzeliliśmy właśnie w pierwszej połowie. I myślę, że no jest coraz lepiej. Szczególnie tutaj można pochwalić chociażby Klichowicza, który no z ładną akcją poszedł. Myślałem, że tak jak ty zresztą myślałeś, że on będzie podawał w sytuacji, kiedy wyszedł niemalże sam na sam. Bardzo ładny rajd, tutaj go trzeba pochwalić. No tak, ale ile metrów przebiegł Mateusz Klichowicz? Naprawdę to jest kilkadziesiąt metrów, jeszcze perfekcyjne wykończenie. No tak, no i jeszcze pochwalił Artura Formelę, który się starał niemal cały mecz, bo też nie do końca go dograł, także nie mógł się starać cały mecz. Ale widać u niego było zaangażowanie i myślę, że no, to jest jeden z takich zawodników, któremu warto byłoby dać szansę w nadchodzącym sezonie. Te sparingi, te dwa, które były przed nami, za nami, przed meczem z Lechią, dzieliliśmy na takie dwie połowy, ale z racji tego, że były inne jednostki, ale tym razem nie będziemy dzielić tych połów ze względu na to, że były takie inne garnitury, inne składy, ale to, że ten mecz można podzielić na te dwie odsłony pod tym względem, że w pierwszej naprawdę to było dużo sytuacji, tak? Zwłaszcza po stronie naszego klubu, Bytowi, gdzie naprawdę, no, czy Janusz Tytykowski miał chociażby słupek jeszcze oprócz tego strzału Klichowicza, tak? Były inne okazje, no ale jednak w drugiej połowie, no to chyba, no trochę można było usnąć. Druga połowa to zdecydowanie usypiała i nie było czego zbytnio oglądać tutaj. No, po prostu mało akcji, mało gdziekolwiek była piłka, to jedynie środek boiska, tam się głównie akcje toczyły. No zresztą to można wyjaśnić tym, że jednak weszła młodzież z Gdańska. No Bytowi to też raczej no, zmiany też swoje zrobiły już. No tak, ale jednak później te zmiany były. No tak, i też się wydawało, że jednak jak weszli ci młodzi zawodnicy Lechi, to wydawałoby się, że no, Bytowia powinna zaatakować, bo jednak ona miała tych zawodników bardziej doświadczonych i no, można powiedzieć, wydawałoby się, że lepszych. Przez to na boisku jeszcze, także no, ale nie było tego. Widać, gdzieś ci zawodnicy po prostu grali na środku boiska i tam się głównie akcja toczyła w tej drugiej połowie. Przed nami jeszcze ostatni tydzień przygotowań, ale Krystian, myślę, że to już taki dobry moment na pierwsze oceny tych naszych nowych zawodników. Martin Czech to taki zawodnik, który nawet dzisiaj nieźle grał, ale tak z końcówką trochę tak coraz gorzej. Ale mimo wszystko to był taki bardziej pozytywny występ Martina Czecha. No tak, Czech zagrał powiedzmy 80 minut, całkiem nieźle, szczególnie te 40 minut pierwszej połowy były dla niego bardzo, bardzo udane. Myślę, że to był jego chyba najlepszy jak do tej pory występ przez te 40 minut pierwszej połowy. No a w drugiej połowie no to siadło już w grze Czecha, zresztą by to w ogóle cała gra siadła już ogólnie, cały mecz siadł, można powiedzieć. I to było w grze Czecha też to było widać, że on już proste błędy popełniał. Gdzieś to się pojawiło znowu to samo, co było w też poprzednich meczach, czyli takie często proste straty. No i zobaczymy, czy Czech to poprawi, a ty może oceń kolejnego. No ja powiem o Sebastianie Kamińskim trochę, bo Sebastian Kamiński, który powiedziałbym trochę przyćmił go Artur Formela, bo jednak po tej prawej stronie, na tym prawym wahadle, gdzie występował dzisiaj Sebastian Kamiński, no nie było tylu ataków, co jak no, w przypadku Artura Formeli. No nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale no, Artur Formela, który przecież nie był pierwszym wyborem Tomasza Kawarskiego na wiosnę, ale naprawdę dzisiaj naprawdę dobry występ w porównaniu do Sebastiana Kamińskiego, no to powiem tak, przyćmił go. Chociaż Kamiński to dzisiaj też wykonał kilka stałych fragmentów gry, no może jakoś to nie było jakieś bardzo dobrze wykonane stałe fragmenty, bo jednak trzeba powiedzieć sobie też, że my nagramy bez dwójki no, podstawowych zawodników, tak? Krzysztof Bąk, no ta ozdoja defensywna, ale też Omar Monterny, no jednak Omar, gdzie no, stałe fragmenty i też no, niebanalna technika Hiszpana, no to też daje o sobie znać. I tego trochę tych takich dobrych stałych fragmentów gry brakowało, chociaż jak mówię, nie wyglądało to najgorzej u Kamińskiego. On się zgodzi ze mną, że tak trochę, no Artur Formela go przyśmił? Tak, Artur Formela dzisiaj zdecydowanie, można powiedzieć, jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy nawet zawodnik na boisku. Będziemy przyznawali po każdym odcinku Man of the Match. Nie, jak na mistrzostwach Europy. No tak, można, tak, chyba bym na niego postawił jednak. Dzisiaj to jest zawodnik, który się pokazał. Ale też Marek Opałasz, myślę, też bardzo dobry występ. No tak, ale jednak bym postawił na
na formele. No to jeszcze nam został Jakub Bąk, który... Ale jeszcze, a Mario Cieślik... No jeszcze spokojnie, bo to jest druga połowa Mario Cieślik, ale Jakub Bąk. To tak dzisiaj grało chyba bardziej na kompozycji, na takiej... No nie wiem, czy dziesiątki, takie trochę jak Kamil Wacławczyk w środku. No dzisiaj bardziej właśnie postawił na Tomasz Kowarski, dał mu szansę w centralnej części boiska, nie na skrzydle, tam gdzie przecież Wiśle Płock, to lewe skrzydło, prawe skrzydło Jakub Bąk, ale a dzisiaj widzieliśmy go w środku. No i trochę brakowało mi Jakuba Bąk tych takich akcji, no może nawet tych poskrzydł, takiej szybkości, no bo nie za bardzo widziałem Jakuba Bąka. A ty? No tak, przejął numer, można powiedzieć, po Jakubowskim, ale tej gry chociażby podobnej do Jakubowskiego w jego wykonaniu nie widać. I no, zaprezentował się podobnie do Kamińskiego, myślę, tutaj jakoś no nie widać tych zawodników jak na razie, no i są mało widoczni, no nie wnoszą jakiejś takiej wielkiej jakości do gry, jednak to ten trzon zespołu, który był w zeszłym sezonie, on jednak... Decyduje, tak? Nie? No, do tej pory. Tak, tutaj to niewiele się zmieniło, no zawodnicy, którzy doszli, czyli Kamiński i Bąk, no i Czech jeszcze. No Czech może... Chyba dzisiaj najlepiej z tej trójki. Bo on musi zastępować Bąka, niejako z przymusu Krzysztofa Bąka, także... On no, prezentuje się najlepiej, ale też myślę, że on ma najwięcej czasu na tę grę, jak na razie dostaje. A Bąk, Jakub i Kamiński, no to muszą się jeszcze rozegrać, bo na razie to wygląda średnio i no, nie najlepiej. Nie najlepiej się prezentują i nie wnoszą takiej jakości jakiejś wielkiej do gry zespołu. A to jeszcze dostał nam Mario Cieślik, którego już chciałeś wcześniej oceniać. Mario Cieślik, no nie prezentuje się, może nie jakoś bardzo dobrze, ale też jakoś nie najgorzej. To taki, myślę, może być nawet poważny kandydat do zastąpienia, jeśli trener Kowalski się zdecyduje, bo wiemy, że no, darzy dużym zaufaniem Jakuba Serafina, więc Cieślik ma naprawdę szansę. Też ma możliwości, bo widzieliśmy takie kilka dzisiaj ładnych przechwytów. Troszkę jeszcze musi chyba pracować nad grą w ofensywie. Tak, ale dzisiaj Serafin zaprezentował się nieźle. Ja bym go dzisiaj pochwalił za ten występ, bo on jednak gdzieś w tym środku pola tam często wygrywał pojedynki. Jedną miał taką ładną akcję, gdzie ograł chyba dwóch zawodników Lechii Gdańskiej. Dzisiaj nie można krytykować Serafina za ten występ, także na pewno on łatwo pola nie odda Cieślikowi. I no Mario musi się postarać po prostu, on musi no też dostać więcej czasu na grę, gdzieś chociażby no 80 minut, może cały mecz. Wtedy chciałbym go zobaczyć w takim wykonaniu, bo jednak miałem też więcej okazji do obejrzenia Serafina, no bo jednak jego widzieliśmy w większości w poprzednim sezonie, to on był pierwszym wyborem. Ale zgodzisz się, że Mario Cieślik startuje z przegranej pozycji? Tak trochę, bo chodzi o to, że na razie na pewno będzie drugi, no to na wiadomo, że jako Serafin jest, tak mi się zdaje, na razie nie do ruszenia. No tak, tutaj Serafin ma dosyć mocną pozycję u trenera Kowalskiego, chociaż wielu krytykuje trenera Kowalskiego za to, że on tak stawia na Serafina. Ale no... Ale ten Kowalski jest naprawdę zadowolony z gry Jakuba Serafina i no, czy pamiętasz jakiś taki bardzo poważny błąd Serafina? Chyba raz spekulował już o rzut karny, tak? Ale jakoś myślę, że nie może mieć jakiejś wielkiej pretensji do niego. No tak, ja też nie pamiętam jakiegoś takiego wyśmienitego tak, to też prawda. Jakuba Serafina. I, no ale też no, przez tych młodzieżowców my mamy raczej takich zawodników, którzy przechodzą po prostu. No oprócz Dawida Korta, bo tam... Tak, właśnie jak chciałem o tym wspomnieć, że jedynie Dawid Kort był takim zawodnikiem, który naprawdę wiele wnosił do gry zespołu. Jakoś tak był krytykowany. No tak, ale na to się nie da niczego zrobić, na krytykę. Zawsze się będzie krytykowanym, ale właśnie Serafin no jest, po prostu się wpisuje w ten kanon, można powiedzieć, tych naszych zawodników, tych juniorów naszych, którzy zazwyczaj byli raczej taką ozdobą, a nie zawodnikami, którzy no, grali pierwsze skrzypce gdzieś tam w zespole. Trochę się rozgadaliśmy na temat tych nowych zawodników, ale tak już powoli kończąc, to możemy powiedzieć, taki malutki plusik chyba możemy po tym spotkaniu postawić, bo jednak co by nie było, zwłaszcza ta pierwsza połowa zdecydowała o tym, że no naprawdę to zaczęło wyglądać tak, jak chyba powinno. No powoli tak zaczyna wyglądać i myślę, że to z czasem, tak jak mówiłem ostatnio, to będzie wyglądało coraz lepiej. Ja na to liczę i myślę, że to też widać na boisku, że jednak zawodnicy wyglądają coraz lepiej i z każdym kolejnym meczem będą się rozgrywali. Jeszcze mamy tutaj dwa sparingi w Gliwinie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że to będzie wyglądało lepiej, szczególnie, że dzisiaj to wyglądało już zdecydowanie lepiej niż w poprzednich dwóch sparingach, gdzie tak naprawdę nie było akcji, a przez całą pierwszą połowę no Bytowiacy zrobili tyle akcji, ile myślę w dwóch poprzednich spotkaniach. Nie wiem, czy ty to podobnie widziałeś. Myślę, no to masz rację, no trudno się z tobą nie zgodzić.
Niestety, trzeci raz przegrywamy, trzeci raz no w trzecim sparingu, ale mamy wreszcie chociaż bramkę, także liczymy, że... Liczymy jeszcze na jakiś chociaż remis może w następnym tak, meczu, i zwycięstwo. A w następnym jeszcze zwycięstwo. No i oby to się stało już w przyszłym tygodniu.